wracając do tematu poprzedniej prasy i właśnie tych docisków czołowych, tutaj wspominałem o tym, że te dociski czołowe w poprzedniej prasie gięły mi się podczas właśnie dociskania materiału do prasy. Tu słuchajcie, nie zauważyłem tego. Naprawdę siła tej śruby trapezowej, jak sami wiecie, jest dosyć spora. Oczywiście nie mamy tutaj grzechotki, żeby tą śrubę mocno ściskać i tak naprawdę w ogóle nie ma sensu mocno ściskać ze względu na to, że fryzy, jeśli mamy praktycznie rzecz biorąc tej samej grubości, ona jest gdzieś tam, mogą być na niej niedostrugi, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Mamy 6 docisków czołowych. Jeśli te 6 docisków czołowych na 3 metrach dociśniemy do prasy, znaczy klejonkę do prasy tymi dociskami, to słuchajcie, praktycznie rzecz biorąc będziemy mieli równą klejonkę. Nie trzeba tutaj naprawdę na siłę dokręcać tego, bo po prostu tego nie trzeba. Ona już niewielką siłą powoduje to, że wszystkie elementy są dobrze dociśnięte. I to chodzi tylko o to tak naprawdę, żeby podczas ściskania ta siła, która działa w dół, nie wypchnęła nam tutaj tej klejonki do przodu. I to o to chodzi. Nie będziemy prostowali tymi elementami. Oczywiście zdarza się, że są banany w jedną stronę, w drugą stronę i przekładamy te fryzy tak, żeby były naprzemiennie, żeby się przeciągały. Oczywiście, jak najbardziej. Ale to wtedy praktycznie działają 3. Skrajne 2 i 1 środkowy. Te 6 docisków, ta siła rozkłada się na te 6 docisków i nie potrzebujemy jej aż tyle, żeby tutaj strasznie mocno to dokręcać. W poprzedniej prasie te dociski, pomimo tego, że też nie stosowałem jakiejś strasznie dużej siły, tam był za cienka po prostu ścianka, moim zdaniem źle to było po prostu wszystko wykonane i to się po prostu gięło. Tutaj jest to zdecydowanie grubsze, stabilniejsze i pomimo tego, że to dociskam, czasem może troszkę za mocno, chcąc naprostować niepotrzebnie, nic się tutaj nie dzieje, działa to, śmiga, jeździ i najlepszym elementem tutaj w ogóle jest to, że po prostu jest to na rolkach, możemy przesunąć w jedną stronę, w drugą stronę i mamy pełne pole 3 metrów pracy. Nie przeszkadza nam to. Jeśli mamy elementy dłuższe, które musimy wypuścić, tak jak już kleiłem na przykład 3,5 metrowe klejonki w prasie, gdzieś tam mogliście zdjęcia widzieć na Instagramie, na Facebooku, to wtedy, jak sobie radziłem z tym, bez problemu po prostu zdejmuję, odkładam gdzieś na bok, wkładam tak dużą klejonkę, później bezproblemowo wkładam na miejsce i jest. I po prostu to jest. Także wracając do tematu samego tego docisku czołowego, lepiej jest to zrobione, bardziej przemyślane i no i działa, słuchajcie, naprawdę to działa. Też jeszcze jedna rzecz, nie ma sensu dociskać mocno klejonki ze względu na to, że podczas ściskania ściskami górnymi. Klejonka oczywiście się poddaje i ona, wierzcie mi, pół centymetra do centymetra czasem potrafi po prostu zrobić się na szerokości mniejsza, więc tutaj nam ten element dociskowy będzie po prostu się wbijał w klejonkę i podczas ściskania no też będzie to wszystko rysowało, będzie robiło ślad. Nie ma problemu, jeśli mamy oczywiście klejonkę z nadmiarem materiału, jeśli mamy 40 mieć finalnie, no to wkładamy materiał, który ma około 44-45 mm, więc nie ma problemu, bo później pójdzie dalej do strugania, do szlifowania, więc tu nie ma problemu. Jeśli kleimy powiedzmy na 2 razy gotową klejonkę, tak jak widzieliście powiedzmy na filmach, jak robiłem jakiś projekt, no to tu się zaczyna troszkę robić problem ze względu na to, że macie już gotową 40, dociskacie ją mocno, niepotrzebnie,
dociskamy z góry, no i nam się odbija ślad, robi nam się po prostu wgłębienie tutaj od tego celownika. Niektórzy sobie radzą to w ten sposób, że tutaj między ten celownik wkładają jeszcze jakiś materiał, który po prostu nie będzie wbijał się w strukturę klejonki, tylko będzie płaską powierzchnią, ewentualnie z gumą. Można w ten sposób. Mi to nie przeszkadza ze względu na to, że praktycznie rzecz biorąc każda klejonka, która będzie teraz wychodziła z prasy, będzie z nadmiarem materiału i będzie dalej strugana. Tutaj mamy panel sterujący. Jak widzicie, mamy wskaźnik ciśnienia roboczego, ciśnienie prasowania, regulacja ciśnienia. Możemy zmniejszać ciśnienie, możemy zwiększać ciśnienie, możemy zablokować. Wtedy mamy ustawione ciśnienie raz i na tym ciśnieniu będziemy pracowali, aczkolwiek tutaj uważam, że dobrze jest zmieniać ciśnienie zależnie od tego, jaką mamy grubość, jaką mamy wielkość klejonki, jaką mamy szerokość też klejonych elementów i to dobierać po prostu według własnego uznania. Wyłącznik główny. Odcinamy ciśnienie w całej prasie, nic nam w tym momencie nie działa. Nie możemy, znaczy możemy, ale też nie będziemy tutaj mieli żadnej reakcji, jeśli będziemy chcieli ustawić, regulować ciśnienie. Cztery sekcje dociskowe. Każda sekcja włącz, wyłącz, niezależnie pracująca. Każdą podszymkę oczywiście możemy regulować osobno na zadanych otworach, które są co 10 cm. Mamy tutaj na takie dosyć spore bolce, które nam tą podszynkę trzymają. No nie jest to, słuchajcie, gwóźdź tak jak w mojej prasie, którą robiłem. Podszymka też jest dosyć to dobre słowo, jest naprawdę masywna. I tutaj ta siła docisku, która tutaj jest, no nie ma opcji, słuchajcie, żeby się to pogięło. Fajne jest w podszymce to, że ona tutaj ma te szerokie elementy i tutaj ten element, który mamy, jest na przykład na klejonkę 19 mm. No bardzo, bardzo fajne, tak? Bo przy tak małej grubości mogłaby się tutaj nam dosyć sporo odkształcić. A tak na tej szerokości całej będziemy mieli dosyć sporą powierzchnię styku tej klejonki. Jest to dosyć fajnie pomyślane. Jeśli chodzi o grubość elementów klejonych, szerokość docisku górnego mamy 16 cm. Dolna belka ma również 16 cm i jeśli chodzi o docisk, tutaj możemy docisnąć dociskiem czołowym 16,5 cm. Więc tak naprawdę ponad 16 cm jesteśmy w stanie skleić w tej prasie grubości. Mamy tutaj jeszcze takie elementy, pewnie je zauważyliście. Możemy je zdjąć. To jest dystans, dzięki któremu dostosowujemy właśnie grubość klejonki. Bez tego dystansu właśnie wkładamy klejonkę 16 cm. Jeśli mamy... I też ważna sprawa, właściwie tutaj jak już jesteśmy, ze względu na tą szerokość 16 cm tego elementu dociskanego, oczywiście jeśli położymy klejonkę bez dystansu,
powiedzmy 4-centymetrową, to będziemy mieli 4 cm od głównego profila prasy. I tutaj będzie sytuacja taka, że ten element dociskowy, on się nam strasznie, słuchajcie, wygnie i to się może też wtedy pogiąć. Dlatego są zrobione te podtrzymki. Są zrobione te podtrzymki po to, żebyśmy się tym materiałem odsunęli od głównych profili prasy, od tych szarych, jasnych profili prasy, odsunęli się na środek tutaj, na środek właśnie tego elementu dociskowego górnego. I podczas ściskania, jeśli tutaj mamy klejonkę powiedzmy 45 mm, mamy ją praktycznie rzecz biorąc na środku całego tego elementu dociskowego górnego, czyli praktycznie rzecz biorąc na środku poduszki. Jeśli będziemy mieli klejonkę 19, też mniej więcej będzie to w granicach tego środka. Nie będziemy mieli tego na samym końcu, na samym skraju, gdzie będzie to nam się po prostu wszystko wyginało. Może się to wszystko pogiąć, może się pouszkadzać sama prasa. Jeśli będziemy mieli grubszy element, no to znowu będziemy się odsuwali w tą stronę. Też jest to przewidziane. Te elementy możemy zmniejszyć ich grubość i w tym momencie zamiast profil, który ma grubość 5 cm, będziemy mieli profil, który ma 3 cm, czyli 2 cm odsuwamy się już w stronę, czyli zwiększamy, że tak powiem, szerokość od środka i zbliżamy się w stronę tych jasnych elementów ramy całej prasy. Mamy tutaj takie elementy, jak widzicie, które są po to, żeby się po prostu trzymały w otworach, w jednym miejscu, w otworach na ramię jasnych tych profili. One są u góry, u dołu również. Tutaj mamy jeszcze kawałek takiego niewyciętego elementu. Gdyby nie ten element, to fryza, którą byśmy tutaj dawali właśnie jak najbliżej tego elementu żółtego, dociskowego, ona by nam to po prostu wpadła. A tak dzięki temu mamy element, który nam ją trzyma, który nie pozwala wpaść głębiej do ramy całej prasy. Także jest to element zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Dalej mamy ten element i on się chowa. Są tutaj otwory w tym żółtym elemencie dociskowym i on się nam w tym elemencie chowa w jedną i w drugą stronę. Grubości tak naprawdę od 16 cm do 19 cm spokojnie możemy tutaj kleić. Ja nawet kleiłem płycinę, która miała pół centymetra, z tego co pamiętam, chyba pół centymetra grubości i też, słuchajcie, dało radę. Na podsumowanie, tak naprawdę wszystko możemy na tej prasie skleić, zaczynając od różnych szerokości, od różnych długości. Oczywiście, jeśli będziemy wchodzili, tak jak wspomniałem na początku, na sekcję kolejną, nie wypełnimy jej całej, będziemy musieli użyć podtrzymki, dołożyć materiału po to, żeby ten docisk nie wykrzywiał się, tylko żeby był na równo z klejonką, która jest w danej chwili klejona. Różne długości, różne szerokości. Szerokości, tak jak wspomniałem, ja od 70 już centymetrów nie używam podtrzymek, tylko kładę klejonkę na belce, bezpośrednio na dół na belce, kleję. Widzę, że już mam wykończoną, brakuje mi tyle. Biorę materiał, który mam przygotowany do tego, żeby położyć. Mam różne długości,
Jeśli mam na całą długość 3 metrów, nie ma problemu. Jeśli mam dwumetrową, nie ma problemu. Wysunę ją w drugą stronę. Druga klejonka, mniejsza, też mi wejdzie, też dołożę element. Nie ma z tym problemu. Jest więcej wtedy troszkę myślenia, więcej czasu na to trzeba poświęcić, ale kosztem tego, że nie przykręcam każdej śruby z osobna, nie daję dodatkowych ścisków, przyspiesza, słuchajcie, to robotę naprawdę niesamowicie. Docisk bardzo duży. Jest tutaj zalecane, o tym nie wspomniałem, 8 barów maksymalnie, z tego co pamiętam. Oczywiście można dać więcej, aczkolwiek nie jest to zalecane. Jeśli chodzi o, i to też jest dosyć ważne, ze względu na to, że tutaj mamy cały czas powietrze, jest to cały czas, że tak powiem, naprężone, jest to wąż, są tutaj elementy, które są też łączone, to wszystko może się przecież w pewnym momencie albo rozerwać, może być zbyt duże ciśnienie, albo po prostu może to już być wypracowane. Ja po każdym sklejeniu, jeśli nie potrzebuję więcej, żeby ta klejonka była ściśnięta, przychodzę i po prostu wszystko odpuszczam, żeby ta prasa, żeby to ciśnienie zeszło, żeby ta prasa nie pracowała, jeśli nie potrzebuję. W ten sposób też przedłużymy żywotność takiej prasy. Oczywiście musimy tutaj dbać, sprawdzać o to, czy to wszystko jest przykręcone, czy to wszystko pracuje tak jak trzeba, żeby się nie okazało, że włożyliśmy klejonkę, pójdziemy, przychodzimy za pół godziny, a coś nam gdzieś tam, powiedzmy, strzeliło, zeszło powietrze i klejonkę mamy zepsutą. Jeszcze jeden temat, bo też o tym zapomniałem, słuchajcie, i dosyć ważny i istotny, bo sam się kiedyś z tym borykałem i pewnie widzieliście na starej prasie, nakładałem, znaczy przyklejałem właściwie taśmę, żeby mi się klejonka nie przyklejała do stali. Znaczy ona się nie przyklei, tylko chodzi o klej, który wypływa i żeby ten klej, czy ta farba na prasie nie barwiła po prostu klejonki. Tutaj, słuchajcie, nie ma takiej sytuacji, wszystko jest proszkowo pomalowane. I to tak naprawdę całkiem dobrze, bo czuć to po prostu, że to jest twarde, nie jest to takie miękkie. I najlepsze jest to, że tu się nic, słuchajcie, nie przykleja. Nawet klej, który jest przyklejony, który oczywiście wycieka i widać, że ten klej jest, to ja go po prostu podchodzę i ściągam. Nie ma z tym problemu. Są takie jeszcze, nie wiem czy to mam, chyba mam. Coś takiego, to jest środek, który antyadhezyjny, dzięki któremu klej też nie będzie się przyklejał do profili, tak? Czyli nakładamy ten środek na wszystkie profile, tam gdzie mają styczność z klejem i po utwardzeniu ściągamy klejonkę i właśnie, tak jak widzieliście, spokojnie zdejmujemy sobie ten klej. Nawet bez tego środka na tej prasie, powiem szczerze, bo nie zawsze jest czas na to, żeby myśleć o tym i żeby o tym pamiętać. Nawet bez tego, po prostu ten klej, który jest, bez problemu odchodzi. Także fajnie, nie trzyma się ten klej właśnie tego malowania i nie ma żadnych zabarwień. To jest raz. Druga rzecz, ten klej, ten nadmiar kleju nie jest tak uciążliwy, można go spokojnie usunąć i mamy znowu czystą, gładką powierzchnię, równą powierzchnię i ta klejonka też nam wtedy nie odstaje. Słuchajcie, tyle w temacie. Generalnie na szybkie podsumowanie. Świetna, naprawdę świetna prasa, przyspieszająca naprawdę bardzo szybko i sprawnie robotę. Nie ma tak naprawdę minusów, bo tutaj ona naprawdę bardzo dobrze pracuje i bardzo dobrze działa.
Jest to zrobione solidnie, z dobrych materiałów, z grubych ścianek profili. Nic się tutaj nie gnie w porównaniu do mojej poprzedniej prasy. Nic się nie krzywi, nie robi fuk, bo wszystko jest dobrze podociskane. Siła tego docisku też jest na tyle duża, że no po prostu, kurczę, no ten materiał prasuje się jeden w drugi, no naprawdę rewelacja. Nie było żadnego problemu, nawet przy grubych, tak jak klejonkę, którą przed chwilą widzieliście, z dwóch elementów, to wszystko jest tak dociśnięte. Oczywiście warunek jest taki, żeby ten element był prosty, musi być wyrównany, może być sformatowany na pile z dużą ilością zębów, ale musi być po prostu prosty. Jeśli będzie jeden banan w drugi, drugi w drugą, będą krzywizny, nie będą równoległe te elementy takich samych wymiarów, to wtedy oczywiście będziemy mieli fugi. Ale jeśli będziemy mieli element takich samych wymiarów, przepuszczony przez grubościówkę, poukładany równo, nie ma problemu. Kąty nie stanowią problemu, to się wszystko przy tej sile po prostu układa. Także no, robotę robi świetną. Ja jestem mega zadowolony, bo jest to prasa, która, tak jak wspomniałem, powtórzę to jeszcze raz, przyspiesza po prostu robotę i robi świetną robotę. Nie mamy później reklamacji, nie mamy problemu z fugami, z niedoklejeniem jakimś. To już wtedy jest kwestia tylko i wyłącznie dobrego kleju. Słuchajcie, myślę, że tyle w temacie. Powiedziałam chyba wszystko. Jeśli czegoś nie będziecie wiedzieli, też zapraszam na stronę producenta. Tam będziecie pewnie mogli uzyskać więcej informacji. Jeśli będziecie zainteresowani, oczywiście link będzie pod filmem do strony producenta. Będziecie mogli tą prasę zobaczyć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, polecam i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!